Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji Domowe Studio Nagrań. Ćwiczymy i gramy na komputerze. Tutaj nie chodzi mi o pokazanie, jakich programów używam, ponieważ z biegiem czasu te programy różne się zmieniają. O ile programy, które ogólnie są nazywane skrótem DAW, DAW, czyli Digital Audio Workstation, czyli to są po prostu program, którego instalujemy i na nim możemy nagrywać cokolwiek. Możemy podłączyć gitarę, możemy podłączyć elektryczne, pianino, wszystko możemy sobie podłączać. O ile te programy, te DAWy są mniej więcej z biegiem czasu powiedzmy te same, na przykład Cubase, on już od wielu lat istnieje, Reaper, czy FL Studio, te programy istnieją cały czas. O ile wtyczki, czyli wirtualne instrumenty, zmieniają się. Tu jest właśnie też problem taki, że te efekty, na przykład 5 lat temu te instrumenty inne były, innej były jakości, w innej cenie były. Teraz ich jest dużo więcej, bo ta technologia poszła do przodu, ta technologia cyfrowa. W skrócie, ja używam programu Reaper. Można go ściągnąć za darmo. Jest nawet polska wersja, polska instrukcja mająca 400 stron, ale nie mówię, żebyś koniecznie czytał tę instrukcję przed graniem, ale po prostu jest taki program, można go za darmo ściągnąć. To jest ten DAW, czyli ta platforma, na której nagrywamy. Druga opcja, druga kolejna rzecz, to jest wirtualny instrument, jak ja używam, wirtualny wzmacniacz, to jest Guitar Rig firmy Native Instruments. Tu też można ściągnąć za darmo wersję demo, w której ma się 30 minut nagranie. Później ten program trzeba włączyć jeszcze raz. Po prostu włączyć jeszcze raz, kliknąć na pulpicie dwa razy i się jeszcze raz on po prostu włączy. Mamy 30 minut. Dobra, super. I tam mamy olbrzymi wybór wzmacniaczy. Mamy wybór naprawdę, możemy wybierać po gatunkach muzycznych. Możemy wybierać po rodzajach wzmacniaczy, po rodzajach, że tak można powiedzieć, zaefektowania tej gitary, prawda? Czy dużo efektów, mało efektów, czy przestrzenne efekty są, delayowe, czy dosolówek. Mnóstwo, naprawdę jest olbrzymi wybór. Oczywiście możesz wybrać jakąś inną wtyczkę VST. Kolejną rzeczą, o której warto by pomyśleć, jest wtyczka perkusyjna. Ja używam firmy Manda Audio, to jest taki zestaw perkusyjny, też darmowy, z darmowymi samplami. Ściągamy, instalujemy w odpowiednim folderze w Reaperze, czy w programie DAW i możemy sobie po prostu włączyć to jako kolejną ścieżkę do w naszym utworze. Jedna ścieżka to mamy gitarę, druga ścieżka mamy perkusję, trzecia może być druga gitara, którą nagrywamy, czwarta może być bas. Ale o co tutaj mi chodzi? Dlaczego to wszystko mówię? Ponieważ musimy się bardzo skupić na tym, musisz się bardzo skupić na tym, że ćwiczenie na gitarze to nie tylko jest granie, po prostu podłączam do wzmacniacza i sobie gram i sobie kombinuję. To są relacje dźwięków, które dopiero słyszymy, gdy mamy nagraną drugą gitarę. To są relacje też rytmiczne, które słyszymy dopiero, gdy włączymy sobie te sample perkusyjne, bo ta wtyczka perkusyjna ma bardzo fajne rozwiązanie, że możemy wybrać jakieś sample, na przykład tam jest podane od tempa na przykład od 60 do 120 i cały zakres, mnóstwo różnych bitów, różnych tych. Są też bity zakończające daną frazę, 4 takty na przykład mamy bitu albo 3 takty bitu, za czwartym mamy przejście i wtedy mamy 4 takty. Po prostu sobie to kopiujemy, przenosimy. Różne style muzyczne możemy sobie tam wybrać, ustawić, prawda, jakieś takie, na ucho możemy sobie powybierać dany jakiś podkład perkusyjny. Oczywiście możemy też to mocno wydyfikować, że możemy na przykład tylko uderzanie w hi-hat możemy ustawić, żeby na przykład nam nabijało metronom, prawda, w takim celu to może też służyć. Ale właśnie te relacje muzyczne, relacje rytmiczne i harmoniczne, które możemy słyszeć, prawda, my gramy i leci perkusja. Zakładamy sobie słuchaweczki, słyszymy, jak ten rytm możemy utrzymać. Zresztą w zasadzie perkusja to jest taki metronom, prawda?
Możemy oczywiście sobie dać klikanie metronomu do grania utworu, do grania naszych riffów, ale dużo lepiej jest ustawić perkusję. Poza tym, jeżeli nagramy już w jakiś fragment, jakieś 30 sekund, 40, 50, nie wiem, 5 minut, ustawiamy sobie jakiś utwór czy jakiś riff, to my możemy do niego sobie dogrywać drugi riff. Nagrywamy jedną gitarę, dogrywamy drugą gitarę, do której się wsłuchujemy, jak ta gitara brzmi. Tworzymy różne melodie. Jedna gitara na przykład gra rytm, druga gra melodię. Jedna gitara nagrana gra na przykład melodię, do której my dogrywamy drugą w odpowiednim interwale. Wyszukujemy różnych współbrzmień, które, zresztą mówiliśmy już o interwałach, prawda, na ten temat. Wyszukujemy różnych współbrzmień, gdzie te gitary fajnie brzmią, bo to nie zawsze jest tak, że tercja mała zawsze brzmi super. Czasem na przykład tercja mała, ale oktawę wyżej, albo dwie oktawy wyżej. Albo na przykład nawet ten sam dźwięk, tylko na przykład dwie oktawy wyżej powoduje, że brzmienie tego, co zrobiliśmy, jest niesamowite. I zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żeby poza tymi ustawieniami wzmacniacza, efektów i tego wszystkiego, co mówiliśmy, to żebyś sobie ustawił, czy ustawiła na komputerze wszystko. Na komputerze program do nagrywania DAW, DAW, pobrać wtyczki VST odpowiednie, które są fajne. Ja używam Reapera do nagrywania jako wtyczki głównego instrumentu, czyli gitary, to używam wtyczki Guitar Rig. Tam oczywiście można też nagrać, są wzmacniacze basowe. Więc to też, jeżeli masz gitarę basową, to można bezpośrednio przez Guitar Riga sobie ją nagrać. No i Manda Audio to jest wtyczka perkusyjna. I w zasadzie tutaj możemy naprawdę już robić niesamowite rzeczy, bo dzięki temu możemy już całe utwory nagrywać, bo nagrywamy jedną gitarę, drugą gitarę, bas, perkusję możemy sampli, wokal możemy samemu gdzieś nagrać albo kogoś poprosić. Więc tak naprawdę możemy bez problemu nagrywać instrumentalne utwory od A do Z tak naprawdę. Więc pamiętaj o tym i zobaczymy się już niebawem. Cześć!